Hej, kamizowie, dzisiaj jesteśmy w Bus Simulator 16. Dzisiaj są godziny szczytu. Ulice Sunny Springs są dzisiaj zatłoczone. Prowadź ostrożnie, uważaj na możliwe korki. Okej. No niestety, czemuś będę się nie ruszał. No ale nie wiem czemu. Ale ważne, że wy mnie słyszycie, więc jedziemy Bus Simulator 16. To jest już dzisiaj ostatni film, całe szczęście, bo już mam dość, przepuszczam pas przechodniów po prostu. No idź pani, idziesz pani, no idź, i to dwie, dobra. Okej, okay. No i widzę pierwszy przystanek, dobra, tutaj może być pijak i panna. W wózku. Nara, wchodzą pasażerowie, kasę wyłączyłem, bo jestem zmęczony na sprzedawanie. F, opuszczamy autobus i F, podwyższamy autobus. Literą P się daje hamulec ręczny, że jak jest pod górkę, żeby autobus mi nie zjechał. Literą G się daje rampę dla wózków, fotoradar. 1 i 2 się otwiera drzwi. Literą H się trąbi. Okej, światło zielone. Film będzie trwał 10 minut. Czas przyjazdu mi pokazuje 25 minut, ale mi się nie chce po prostu, bo jestem zmęczony. Dzisiaj nagrywałem 5 minut, proszę, 5 minut film. 5 filmów, więc mogę mieć prawo na odpoczynek. Tutaj wam pokażę dźwięk, mam wszystko ściszone. Włącz kasę wyłączona. Więc na, o, znowu dwóch przechodniów, kierunek Q w lewo. Wow, no panie, to ty mi zajechałeś drogę. Ja nie mogę. Kierunek Q, litera Q, kierunek w lewo. Litera F prawo, literą Q się wyłącza, literą E się wyłącza kierunek w lewo. Dobra, okej, okay. Tutaj biletów się nie da sprawdzać, ja już mogę gadać głupoty, bo już miałbym, że się mandatów nie da sprawdzać. Więc sorry, jakbym gadał głupoty, no bo nagrywam 5 albo 6 filmów pod rząd, więc jestem już zmęczony masakrycznie, a jeszcze muszę do nauki i w ogóle TP. Dobra, F2, Rick Street East i F1 się zmienia kamerę na tą, ale ja wolę prawym przyciskiem myszy na lusterko. Widok z lusterka, wyjście F1, pasażerowie. Dobra, no, jeszcze na pijaka nie trafiłem, ani na pana na wózku, no ale no dobra. Okej, jestem już tak zmęczony, że na mój obraz postanowił się nie ruszać. Następny przystanek, Crown Terrace Street, dobra. Okej, Crown Terrace Street, następny przystanek, znów dwóch przechodzi. Widzę, że on też będzie chciał, więc przechodź. Dobra. Okej, okay, jeszcze, no troszeczkę, no ale już jestem tak czy siak zmęczony, więc kasę wyłączę, bo mógłbym wydawać głupoty po prostu. Tutaj będę Crown Terrace Street, to jest mój następny przystanek, do którego mam minutę czasu. Dobra, okej, okay. Crown Terrace Street. Okej, okay. Tylko dwóch pasażerów, co? Tak mało. No dobra, zawsze to coś. Okej, okay. Następny przystanek, jaki, uwaga, pozostawiono pasażerów? O, pijak przechodzi przez przejście. Proszę pana, niebezpiecznie prowadzić. Aha, literą 2, nie, pasażerowie chcą, by powiększyć temperaturę w autobusie, za zimno im, zwiększ temperaturę. Dobra, nie zamknąłem literą 2 drzwi drugie. No ale no i zamknąłem, uruchomiono klimatyzację, pasażerom było za zimno, więc no po prostu im włączyłem, była na ciepło, w
przed fotoradarkiem zwalniamy, bo nie chcę mandatu. No matko, co tyle tych przechodni dzisiaj? Jak nie pijak, to co? Pan na wózku widzę. Chciałam pana na wózku, to mam. Raczej pani na wózku. No raczej pijak był, ale nie wsiadał do mojego autobusu, tylko przechodził przez przejście i tutaj się trzeba wysiąść. I tutaj wysuń rampę. A jednak dla pana, no na pani, no na pani wsiadaj i nie opowiadaj. I zasuń rampę. No więc pani tutaj ma swoje miejsce. Tutaj pan. Dobra. Okej. Drzwi zamknięte. I niepojęte, więc jedziemy, bo jeszcze 4 minuty filmu. Najgorszy minus jest w tej grze, że nie można sprawdzać biletów, no ale trudno. Następny przystanek St. Paul's Church, czyli jakaś ulica kościelna. Ale jaka to już, niestety nie znam się tak dobrze na angielskim, no ale no trudno. Zielone, czy zdążę? No to jedźcie panowie. Aha, no to se pojechaliśmy daleko. Świetnie, i pani sobie jeszcze widzę, że przeszła troszeczkę na czerwonym i pan też skręcił na czerwonym. Mam to wszystko nagrane. O, policja jedzie. Szkoda, że nie po panią, no ale dobra. Okej. Okay. Jeszcze 3 minuty filmu i będę wrzucał wszystkie 5 filmów. O Boże. Jak mi się nie chce, no ale no trzeba na cały dzień, żeby codziennie o tym nie myśleć. Wolę parę filmów dziennie, żeby potem miał wolne. No, dobra. Zielone w lewo. Trochę chciałem zakręt, ale trudno. Okej, okay, pani na wózku, podejrzewam, że będzie chciała wysiadać. Tutaj też można strzałkami jechać. Okej. Okay. Tutaj w prawym dolnym rogu macie rozmowy pasażerów. No, o, jednak pani na wózku nie chce wysiadać. No dobra. A, jednak chce. Dobra. Wysuń rampę, no i pani sobie wysiada. Świetnie, jesteś najlepszy. Dobra, zamykamy rampę. No i jazdunia. O, tak się nazywa przystanek. Dobra. Okej. Okay. I pozwoniam. Hamulec ręczny, czy zdążę na zielony? To jest pytanie. Pani na wózku jest szybsza ode mnie. No ale zdążyłem. To jest fajne. Ten przystanek Lavender Drive. Nie wiem, czy dobrze czytam te przystanki, no bo to jest po angielsku. No ale trudno. Jeszcze 2 minuty filmu. O, ostre hamowanie, wypadek. No ja nie mogę. O, uważaj, co ty robisz? Marnie chyba napisało. No bo ja tu się śpieszę. Prawda, całej trasy nie zrobimy. No a wam z tego wszystkiego jeszcze nie pokazałem, jaki mam numer autobusu, więc muszę wam pokazać. W sumie sam jestem ciekawy, tu mam przystanek, więc teraz ja wyjdę. Dobra, Lavender Drive, numer autobusu 6 Garden Line. Okej. No i co? Tyle pasażerów? Tyle. Dobra. Okej, więc jedziemy na następny przystanek, którym jest, uwaga, uwaga, jaki to przystanek, następny przystanek, to jest Church Street East, okej. Czyli to podejrzewam, że będzie mój ostatni przystanek, i teraz Q w lewo, kierunek, i zielony, thank you za zielone, na dwóch pasach widzę przechodniów. Dobra, no jest, jedź, dobra. Okej. Więc to będzie ostatni przystanek, widzowie, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz. Numer autobusu 6, basimenty 16. No i co, widzowie, ja idę teraz wrzucać te wszystkie filmy. Perfekcyjny czas, dobry przylęk, sprzedano mnie za 2,20. Doskonałe miejsce zatrzymania, bonus za kierunkowskaz. No i co? No wsiadajcie i nie gadajcie. Dobra, na razie. Widzowie, to byłoby na tyle. Łapeczka, subskrypcja, komentarz. I jeszcze poczekajmy. Czerwone światło tam się zmienia.
Więc widzowie, w końcu mogę odpocząć, więc hej widzowie.